Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Awe wam cydry tęcza i wiadro brokatu. Nadaję na dwa media, więc słuchajcie, tutaj może ustawię troszeczkę Facebooka, troszeczkę przystawię Instagrama. I witajcie Facebooczek mi się zbiesił. We w pierwszym dniu vlogmas naszego, czyli w krótkich informacjach odnośnie różnych magicznych rzeczy, którymi się będę starała dzielić z wami jak najczęściej, łamane przez nawet, jeżeli się uda, to codziennie. Widzę, że mi nie zabrało ostrości na mnie. Czekajcie, muszę to wszystko poustawiać. Także Mikołajek do usług. I dzisiaj, jak nazwa wskazuje, mamy pierwszy film o otwarciu kręgu. Czekajcie, muszę z Facebookiem powalczyć, bo mnie Facebook tutaj, widzicie, na dwie telefonie to wszystko działa. O, proszę bardzo, teraz damy radę. I słuchajcie, dzisiaj opowiem wam magicznie o otwarciu kręgu. Z tego względu, że to jest chyba taka podstawa podstaw, jeżeli zaczynamy zajmować się szeroko rozumianą rytualistyką, więc wtedy warto faktycznie znać to otwarcie kręgu, dlatego że główny rytuał składa się, jeżeli robimy magię rytualną, to rytuał składa się z otwarcia kręgu, wezwania żywiołów i tak zwanego rytuału właściwego, w którym dzieje się magia, potem żegna się żywioły i zamyka krąg. Dzisiaj zajmiemy się otwarciem kręgu. Chciałabym wam powiedzieć w punkcie pierwszym, że to, o czym teraz mówię, do magii nie jest konieczne. Jeżeli nie jest do magii konieczne, to jest dla tych estetów, którzy lubią właśnie tutaj na przykład wszelkiego rodzaju otwartości kręgowe, lubią zabawę ze słowem, lubią zabawę z zaklęciami. Ale pamiętajcie, że szeptuchy raczej nie krążyły z różdżkami, otwierając krąg, raczej nie wzywały żywioły, tylko no, były inwokacje, bo były modlitwy do świętych, ale nie jest to konieczne czy przy laniu wosku, czy przy jajowaniu, czy przy świecach intencyjnych, czy przy działaniu woreczków mojo, czy przy działaniu innych takich rzeczy, ale oczywiście, jeżeli chcemy wyjajować się bądź kogoś na przykład, a otworzymy krąg, to już dodaje naszej magii mocy. Także tak to wygląda. Mówicie, że cudna czapeczka, tylko ciągle jestem przerażona. Poczekajcie, drogi Facebooku, Fala. Drogi Facebooku, przepraszam, czyszczonko. Przedświąteczne. Bo ciągle mam wrażenie, że jestem nieostra. Na Instagramie, jakby ktoś się chciał przerzucić, ostra jestem i w pionie, na Facebooku jestem w poziomie. Zobaczymy, na ile nam się uda nadawać na dwa fronty, damy może radę. Dobrze, czyli pierwszy podpunkt otwarcia kręgu, nie jest on konieczny. Drugi najważniejszy podpunkt, który ma być narysowany czerwoną szminką na lustrze, najlepiej magicznym, to jest to, że jak otwieramy krąg, pamiętajmy, by go zamknąć. Dlatego, że jak pozostawimy takie wejście spustowe, to tak jakby zostawić ogromną studzienkę kanalizacyjną w środku drogi. Co w nią wpadnie, to przepadnie. Po pierwsze, taka czarna dziura, czyli niezamknięty krąg, wysysa naszą energię. A po drugie, a z drugiej strony, też może być tak, że będą przez ten portal, bo tutaj tworzymy portal, który ma nas chronić, ale będą przez ten portal przechodzić wszelkiego rodzaju dziwne rzeczy. A nad takimi dziwnowościami czasem i panować nie zdołamy. Także o tym należy pamiętać, to są dwa najważniejsze podpunkty. Mówicie, że jest ostro, czyli ja mogę mieć kiepski monitor. No dobrze, dobrze, niech będzie ostro, bo tu wiecie, czapka, makijaż. 10 rano, człowiek już w pełnej gotowości. Dobrze. Słuchajcie, bardzo fajnie jest na ołtarzu postawić sobie symbole żywiołów zorientowane wedle kierunków. I tak na północy mamy ziemię, na wschodzie mamy wiatr, czyli powietrze, na południu mamy ogień, a na zachodzie mamy wodę. I teraz tak, jeżeli chodzi o ziemię, czyli o północ, jej symbolem jest trójkąt w dół, przekreślony, to jest symbol alchemiczny i samym takim symbolem również możemy pracować. Akurat zdarza się, że pod ręką mam wszystkie symbole żywiołów. Szukajmy ziemi. Mamy tutaj ziemię, to jest ten zielony trójkąt, proszę bardzo, przekreślony w dół, to jest symbol alchemiczny ziemi i to może nam zastąpić symbol żywiołów.
Ale oczywiście ziemia w miseczce, sól w miseczce. Tak to powinno, jeżeli chodzi o ziemię, o północ stać. O ołtarze dobrze, jak są zorientowane wobec kierunków świata. Wtedy jest najlepiej, ale wiemy, jak wygląda nasze budownictwo. Wiemy, jaka jest magia miejska. Więc nie zawsze to się udaje, niestety. Więc należy sobie po prostu określić kierunki i w tamtym kierunku położyć, jakkolwiek ten stół nam nie stoi. Jeżeli chodzi o wschód, no to mamy powietrze, czyli wiatr. Jego symbolem jest zwyczajnie kadzidło, a jeżeli mówimy o wiatrach, to tutaj proszę bardzo, żółty kolorek, tu już kolorystycznie również dobrane, żółty kolorek, wiatr, symbol alchemiczny, również może zastąpić cokolwiek innego na ołtarzu. Południe, ogień. Świeca i ogień jest symbolem ognia, ale również feniks, również smok, również lawa na tej zasadzie, czyli to wszystko, co nam się z ogniem kojarzy. A ogień w alchemii, alchemia wygląda właśnie w tenże sposób. Także właśnie tak wygląda. Zachód, czyli woda, czyli miska z wodą, muszelki, stworzenia morskie, stworzenia wodne, kwiaty wodne, to wszystko mówi o żywiole wody, go symbolizuje, a woda, niebieski kielich, symbolu alchemicznym, tak właśnie wygląda. O, dokładnie tak. Także przypadkowo miałam wszystkie symbole na ołtarzu, bywa. Dobrze jest je poustawiać w odpowiednich kierunkach. Ja nawet używam właśnie wszystkich naraz jako symbolu tego, z czym pracuję. Także wiecie, jak jest. Jak możemy tworzyć kręgi? Słuchajcie, nie musimy używać do tego wielkich zaklęć. Mogą być proste sposoby. Możecie zatoczyć ręką koło. Nawet po trzykroć. Możecie zatoczyć z różdżek waszych krąg, kreśląc magiczne koło, wlewając magię w jego głąb, złoniszcząc krztą popiołu. Możecie? Możecie. Możecie otoczyć krąg z kwiatów, otoczyć krąg z soli, wymieść z kręgu miotłą waszą magiczną negatywne rzeczy i to też już jest otwarcie kręgu. Oczywiście ja używam zaklęć, po pierwsze dlatego, że my tutaj na kanałach wszystkich możliwych, czyli i Instagramach, i Facebookach, i YouTubach, tworzymy magię poprzez internet. Takie czasy nadeszły, że się wiedźmy w jednym miejscu gromadzą wirtualnie, pandemicznie, że tak powiem. Od wiek wieków, żeby zjednoczyć nas w jednym kręgu, a pamiętajcie, że magia nie zna czasu ani przestrzeni, ja staram się, żeby ten krąg był wypowiedziany, ponieważ wypowiedziane słowo jest zaklęcie. I teraz tak, najprostsze zaklęcie na otwarcie kręgu, najprostsze, możecie sobie na to zanotować, to jest tak, krąg jest otwarty, po trzykroć otwarty, po trzykroć zamknięty. I oczywiście potem jak zamykamy krąg, krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. Tak? Także najprostsze zaklęcie. A teraz jeszcze ważna rzecz do zanotowania. Jeżeli cokolwiek w magii otwieramy, albo napędzamy, albo dodajemy, to robimy ruchy zgodnie ze wskazówkami zegara. Tak jakbyśmy miały zegar przed sobą i szlifien, a polerin to jest odwoływanie, tak? Czyli zgodnie ze wskazówkami zegara. Natomiast jeżeli coś odwołujemy, robimy to pod prąd, czyli odwrotnie do wskazówek zegara. O tym należy pamiętać. Chciałam Wam podać tak po prostu od, nie wiem, ktoś może sobie zanotuje, ktoś może sobie nie zanotuje. Ja tutaj będę sobie szukała, bo mam. Zresztą polecam zeszyt, który jest używany maksymalnie z firmy Katecom A4 w kratkę. Dobrze się po nim pisze, ale on jest używany non-stop jako księgę cieni do użytku. Nie taką, wiecie, co ma wyglądać, a się będą z niej piórka sypać. Tylko po prostu tak, lokowanie produktu, a co? I słuchajcie, wezwanie, poczytam Wam kilka wezwań do kręgu. Jeżeli nie ma odwezwania do kręgu, to właśnie krąg jest zamknięty, po trzykroć bezpieczny, brzmi dobrze. Słuchajcie, na przykład otwarcie kręgu. Wzywam potężne moce, zataczam bezpieczne kręgi, kruszę i niszczę zło wszelkie, buduję czarów potęgi.
Krąg pierwszy jest moją ostoją, mym wsparciem i mą ochroną. Krąg drugi przestrzenią bezpieczną, jest ona mi konieczną. Krąg trzeci to twierdza mocna, jest ona mi pomocna. Chociażby w ten sposób. Ja tu będę, słuchajcie, szukała po rytuałach, bo trochę tego gdzieś na pewno mam. Oprócz wizualizacji, inwokacji do trójbogini, zakręć odwracających i różnych innych ważnych rzeczy. To również tak. Na przykład otwarcie kręgu, które będziemy robić na Julę. W tym świątecznym dniu, gdy światło mroki zwycięża, otwieram krąg magiczny z pomocą jasności oręża. Otwieram krąg pierwszy w słońca jasnej chwale, będzie nam pomocny w dzisiejszym rytuale. Otwieram krąg drugi przez słońca jasne strugi, będzie nam twierdzą bezpieczną w ciemnościach tych konieczną. Otwieram krąg trzeci przez jasności szalone, dadzą nam siłę, potęgę, wzmocnienie i ochronę. Proszę bardzo, jakie piękne julowe wezwanie. Będziemy 21 na kanale o 21 robić ten rytuał. Ciernie się przesuną na 22. Kreślę granice kręgu żywiołów, ich moce staną z nami pospołu. Kreślę krąg pierwszy, wzywam ich imiona, ognia, wody, powietrza i ziemi. Z nimi nasza magia będzie dziś spełniona. Kreślę krąg drugi dla ochronnych mocy. W dzisiejszym czynieniu dostąpię ich pomocy. Kreślę krąg trzeci, jak twierdzę bezpieczną. Spokój i ochrona jest nam dziś konieczną. Albo nanów. W dniu nowiu księżyca ciemnego kreślę krąg z światła jasnego. Zataczam krąg po raz pierwszy w energii najbezpieczniejszy. Stawiam krąg po raz drugi ze światła jasnej strugi. Stawiam krąg po raz trzeci, tym jasnym światłem świeci. Także słuchajcie, niestworzone, możecie swoje własne zaklęcia właśnie po trzykroć wzywać te kręgi. Dokładnie tak. Są również takie dłuższe wezwania do otwarcia. Albo to nie jest moje, aczkolwiek jest fajne. Otwieram ten krąg czarami moimi, by się napełnił mocami magicznymi, by był ochroną pełną i prawdziwą przed złem wszelakim i energią niegodziwą. I po trzykroć możemy tutaj. Bardzo ładne jest wikańskie zatoczenie kręgu. Dawno go nie zataczałam. Poczekajcie, niech ja sobie przypomnę. Dobrze. Mam gdzieś na pewno zapisane. Jest rewelacyjne. Może na nie trafimy. Wikański jest super, super, super. Jest taki piękny, wierszowany. Gdzieś na Julę będziemy tego używać. Słuchajcie, starałam się, żeby nie były nudne te rytuały, w sensie takim, żeby właśnie zmieniać i otwarcie kręgu, i zamknięcie kręgu. Ja Wam przypominam, że o 21 codzienne rytuały będą miały miejsce na kanale na YouTube, także zapraszam bardzo serdecznie. I na przykład kreślenie kręgu. Otwieram krąg dla sił czystych, energii wsparcia, energii przejrzystych. Trzy razy można. Zakreślam krąg magiczny mocą swą i siłą. Niech w nim będę bezpieczny, niech w nim złe energie zginą. Chociażby taki. Władcy czterech stron świata, moce ognia, powietrza, wody i ziemi, zbudujcie krąg mocny i czysty, z kadzidła, ognia, kropel i mocnych kamieni. Także widzicie, że tutaj po prostu twórczość może być bardzo fajna. Albo krąg otwieram po trzykroć i z pierwszym wezwaniem wzywam czyste potęgi, niech moc dobra przy nas stanie. Krąg otwieram po trzykroć i z drugim wezwaniem wzywam czyste potęgi, niech moc dobra przy nas stanie. Nie wiem, czy mam tutaj wikański. Albo zatoczcie wokół nas taniec o prastare moce, dodajcie wiary i siły w kręgu. Miejcie nas w swojej opiece. Już prawie sobie przypomniałam tą wikańską. Tu Wam podam kilka, naprawdę do wyboru, do koloru, słuchajcie, jest. Myślę, że Wam może nawet wystarczy, bo tego mam trochę więcej. Albo na przykład Samhain był. W noc, gdy między światami nie ma już żadnych granic, otwieram ten krąg w przestrzeni, co dzisiaj zło w dobro
przemieni. Takie właśnie było wezwanie na Samhain. Ja staram się zawsze uzupełniać jakieś tam swoje zaklęcia i w ogóle, żeby tego po prostu było. Czy ktoś z Was ten wikański? Otwieram, zasuwam sztaby, niech by się mocą wypełniła. Kreślę krąg ponownie, aby móc wzbudzoną skupiać siłę. Buduję świątynię, zasuwam sztaby, by się mocą wypełniła. Kreślę krąg po raz trzeci przez szum wiatru. Coś szalony, coś tam ogień, coś co świeci oraz święte bóstw imiona. To jest właśnie ten wikkański, którego pierwszej zwrotki zapomniałam. Dokładnie tak. Ale rytm znasz. Rytm znam, ale pierwsza zwrotka mi umknęła była. Kreślę krąg po raz pierwszy. Kreślę krąg po raz pierwszy, by wzbudzoną skupiać siłę. Coś tam by się mocą wypełniła. Kreślę krąg ponownie, aby... Ach! Najpiękniejsze wezwanie ever, a ja normalnie zapomniałam. Dlatego, że swoich staram się używać, co by jak najmniej ściągać. Tak już jest. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam... Wiewióra ma zapisane. Wiewióra, pomóż od początku. Też mam zapisany, tylko mam tyle ksiąg. Tu mam 15, a już nie powiem, ile mam w szafkach po prostu, że zapomniałam. Może Wiewióra nam pomoże, jak już bym miała ten... I z tą piosenką zmianami, tak. Isis, Ishtarte, Diana, Hekate, Demeter, Kali, Inanna. Dokładnie to jest ten. Najpiękniejsze wikkańskie otwarcie. Z tego możecie korzystać. Nikt się nie doczepi o prawa autorskie, bo jest to wikkańskie. Dobra, zanim poszukamy Wiewióra, też bym musiała poszukać. Dziękuję Wam bardzo za bycie, uczestniczenie. Jutro nie wiem, o której wejdę z live'em, żeby opowiedzieć Wam o kolejnej rzeczy. Sprawdzę, żeby narobić Wam smaka. Mam wszystko mam zapisane. Jutro będziemy mówić o wezwaniach żywiołów, tak żeby już ten początek naszych ukochanych rytuałów ogarnąć. Także też Wam poczytam trochę wezwań żywiołów i będziemy się dobrze bawić. Zapraszam na 21 na kanał YouTube Joanna Wiśniewska myślnik hrabina. Jeszcze nie zmieniłam, teraz powinnam Mikołajek nazwać ten kanał, właśnie tak. Zapraszam bardzo serdecznie. Czynimy oczyszczanie energetyczne. Zaczynamy od oczyszczania, odcinania podczepów i będziemy kontynuować, o ile zdrowie, internet i siły pozwolą, codzienne rytuały. Także dziękuję Wam bardzo za bycie, uczestniczenie. Żegnam się z Facebookiem. Już Was zakończam.